Nazywam się Dagmara Szczupińska i jestem pracownikiem Arvato od 7 lat. W tym czasie i w tym miejscu zdarzyło się w moim życiu zawodowym wszystko. Cała moja energia i zaangażowanie we własny rozwój był inspirowany rozwojem firmy i rozwojem projektów, w których pracowałam. Jako absolwentka polonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza trafiłam do projektu niemieckiego operatora sieci komórkowej Back Office. Po 4 miesiącach pracy jako konsultant do spraw wprowadzania danych zostałam helpdeskiem, czyli wsparciem merytorycznym pracowników. Po roku od pierwszego awansu zostałam trenerem, a w kolejnym roku zostałam przeniesiona do polskiego projektu. Tam jako coach wspierałam dział jakości, wykorzystując swoje doświadczenie dla nowego operatora telefonii komórkowej w Polsce. Potem przeszłam do trzeciego projektu call center jako koordynator. Tu spotkały mnie największe wyzwania, najciekawsze zadania i duża motywacja do tego, by rozwijać się w kierunku zarządzania. Rozpoczęłam od studiów podyplomowych zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie zainteresowałam się nie tylko metodykami zarządzania, ale również zaraziłam chęcią ciągłego rozwoju. Kolejnym etapem będzie certyfikacja z wybranej metodyki projektowej PMI. Poza tym prywatnie uwielbiam spotkania towarzyskie, przyjęcia, spotkania z przyjaciółmi, które często organizuję. Wtedy gotuję, dekoruję stół i zabawiam gości. Przeniosłam to również na grunt zawodowy, organizując dla pracowników Arvato Game Cornery. Są to spotkania, na których się integrujemy i relaksujemy przy grach i dobrej kawie.